Witam wszystkich serdecznie, przede wszystkim w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, bo tak naprawdę spotykamy się po to, by słowo, które jest zawarte w Piśmie Świętym, mogło posłużyć nam do zdobywania umysłów innych ludzi, którzy są dalecy od Słowa Bożego, od znajomości Boga. Kiedyś to słowo dotarło do nas, zmieniło nasze życie, no i dzięki temu możemy się spotykać i o nim mówić. I dziś nazywa się to tak samo jak 2000 lat temu zwiastowaniem Ewangelii. W starożytności, przed czasami, kiedy był Pan Jezus Chrystus w księdze Izajasza, można powiedzieć, Ewangelia została zapisana na takich zwojach. Jeżeli pozwolicie, to jak podacie tę książkę troszeczkę dalej, to wszyscy będziecie mogli poczytać. Na takich plastikowych. To z kuli jedzenia, żeby nie pogratać. Niestety z tym jest tak, że tylko jedna strona czyta we właściwy sposób. I teraz trzeba odgadnąć zagadkę. Która to strona, prawa czy lewa? Bo jak podacie to na drugą stronę, to jedni z was będą poprawnie mogli poczytać. Na to samo wyjdzie, to masz. Słuszno. Jakoś... Z tamtej strony się przejdzie. No, zobaczymy, nie? Będziemy dzisiaj próbowali odpowiedzieć sobie na to pytanie. No podawajcie dalej. Podajcie wszystkim, niech wszyscy poczytają, nie? I dookoła można pójść. Znaczy, tak, to jest góra jest tutaj. Każdy z Pana uwagę pociąć. Może potrzebna nożyczki wyciągać? Nie. Możemy przekazać tam, słuchajcie, tam możemy przekazać. O, żeby mieli też coś powiem. Żeby mieli na limowo. Widzicie, to było takie przekazanie księgi jak w czasach Nehemiasza. Ale to, co jest niesamowite, to naprawdę do dzisiejszych czasów pisze się na takich skórach zwierzęcych, które 2000 lat temu były oprawiane po to, by można nam zapisać Słowo Boże. Do dziś robi się to samo. My dzisiaj będziemy chcieli sobie przybliżyć Szma Izrael. A możesz podać? Tak, można podać dalej. Zgadnijcie. Dla wielu ludzi dzisiaj tak. Nie wiem, czy słyszeliście, ale tutaj brat powiedział, że to jest w języku Visual Basic. Podajcie tam dalej. To jest wkładane do mezuzy przy odrzwiach drzwi, do których wchodzi się do żydowskiego domu. Mają to zapisane od czasu wyzwolenia w XV wieku przed naszą erą z niewoli w Egipcie. Hebrajski. Starohebrajski. Taka sama skóra jak ta, która tam za chwilę do was... To jest kula, te małe skrzynki. Tak, to jest księgi Izajasza, która została znaleziona w pierwszym takim dzbanie w Qumran. Wtedy w takich właśnie dzbankach było to przechowywane, to była taka ówczesna biblioteka, nie? I stamtąd wyciągano i zwoje, i papirusy, które przechodziły do rąk tych, którzy je albo czytali, albo zamówili. Była to wioska skrybów. Jak wyglądają papirusy, możecie sobie zobaczyć. Tu macie też fajnie zapisane w języku greckim. Cały problem z językiem hebrajskim, tym, który macie zapisane na tej księdze, na tym zwoju Izajasza, jest taki, że nie ma tam samogłosu. Ale dla jednych to jest problem, a dla drugich nie. Tak samo jak z tym Visual Basiciem. Jedni go potrafią czytać, a jedni nie. Trzeba powiedzmy wiedzieć coś więcej na ten temat, żeby móc sobie z tym poradzić. To jest tak, jakbyśmy dzisiaj zapisali polskie słowo.
No i co tu jest zapisane? A czemu nie piłka? A czemu nie półka? L nie ma, L jest. A czemu nie pałka? Ale kawa. Ale kontekst wskazuje no na to, że sami Polacy, no to Polak, tak? No i kontekst, to jest pierwsza podpowiedź. Druga rzecz, jeżeli wiesz, kto to pisał i ci powiedział, co to napisał, to znasz to na pamięć, czyli czytanie pamięci. My żeśmy to na naszych lekcjach przerabiali. To wygląda czasami jak żart, ale słuchajcie, ten język odżył w dzisiejszych czasach i naprawdę gazety są pisane na języku hebrajskim i wiele z tych gazet jest pisane bez samogłosek, bo nie muszą ich pisać, ponieważ wiedzą, która w jakiej współgłosce występuje w zależności od i kontekstu, i tego, jak jest zapisane zdanie. Ale też mówią bez samogłosek, czy już mówią z samogłoskami? Mówią z samogłoskami. To oszczędzają, tak? No. Tak. Słuchajcie, myśmy sobie przeszli taką drogę od pisma klinowego. Z tego zrobiliśmy sobie taki podręcznik, który warto poczytać, warto mieć. Pokazaliśmy, w jaki sposób zostały odczytane te hieroglify, które dotarły do naszych czasów w postaci zapisów na skałach. I za każdym razem, podobnie tak jak było z kamieniem z Rosetty, było to zapisane w trzech językach. I dzięki temu, że zostało coś zapisane w trzech językach, my przez to możemy porównać te języki i określić po prostu, co dany tekst nam mówi. Kamień z Rosetty był to język grecki i język hieroglifów. I drugi język, też egipski, który został zapisany w języku demotycznym. Tak samo było z pismem klinowym. One zostało zapisane na Kalebbekistunie w trzech różnych językach. Dzięki temu przez porównanie tych języków mogliśmy to odczytać. Nie inaczej jest z pismem Starego Testamentu. Dzięki temu, że mamy teksty aramejskie, dzięki temu, że mamy teksty hebrajskie, też możemy je porównać i przez to teksty są jeszcze bardziej zrozumiałe. Dzięki temu też rozumiemy gramatykę tych języków i rozumiemy, co tak naprawdę autor ma nam do powiedzenia. Z Pana może nie będę Wam poradzał. Końcem tak naprawdę zapisywania tekstu bez samogłosek były pisma masoretów. Oni stworzyli dużą i małą masorę, były to zapiski na brzegach i górze strony, które informowały o tym, jakie samogłoski mają być zapisane i w jaki sposób tekst ma być odczytany razem z intonacją wokalizacji. Ja może to podam tam dalej, żebyście sobie mogli obejrzeć. To jest tekst z X wieku naszej ery. Jest to tekst, który zanim odkryto zwój Izajasza, był, można powiedzieć, najstarszym tekstem. Porównanie tych dwóch tekstów, Księgi Izajasza i Kodeksu Aleppo, dało naprawdę naukowcom pytanie, jak to się stało, że przez 1000 lat teksty nie uległy zmianie? Dlaczego nie wprowadzono żadnych różnic? Dlaczego teksty nie różnią się? Przez 2 ostatnie lekcje mówiliśmy o tym, że uczono się tych tekstów na pamięć. Teksty były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dzieci były uczone przez skrybów, przez swych rodziców. Opanowanie pamięciowe takiego tekstu, no to jest jedyny ze znanych nam sposobów, z którego my dzisiaj sami też potrafimy skorzystać. Że to nie jest trudne czytanie bez samogłosek, żeśmy robili sobie takie testy, bo zapisywaliśmy na rzutniku, odczytywaliśmy z rzutnika teksty, które tego były pozbawione i każdy sobie z tym bez problemu poradził. Nasz umysł sobie z tym radzi, nie ma z tym najmniejszych problemów. Żeby sobie bardziej
przybliżyć teksty biblijne i zobaczyć, na czym polega sztuka tłumaczenia tekstów, raz przez porównanie dwóch tekstów, na przykład w języku aramejskim i hebrajskim, bo jak wiecie, zadaliśmy sobie takie pytanie, na czym polegają te różnice i dlaczego w tekście znajdują się także fragmenty, na przykład w Księdze Daniela zapisane w języku aramejskim. I spróbujemy sobie sami na to odpowiedzieć. Spróbujemy sobie też sami przetłumaczyć jakiś tekst, ale zanim to zrobimy, no musimy poznać trochę literek. I zobaczyć, jaka to była trudna sztuka przepisywania tekstów przez 3000 lat. W sumie dzisiejsze spotkanie to są bardziej warsztaty niż kolejna lekcja, bo musicie tego dotknąć. Tak jak dotykamy tych wszystkich rzeczy, które przez kogoś zostały napisane na pergaminowych fragmentach skóry, tak samo sami spróbujemy na kartkach zapisać teksty, które dotarły do naszych czasów. Mam taki krótki filmik, który pokaże nam, jak wygląda alfabet hebrajski. This is so-called Ktava Shuri, or Ashkenazi script, which is used for sacramental use for writing, to rascals, mezuzot, and so on. This is Ashkenazi Beit Yosef. Tempo jest dobre, jakbyście chcieli wiedzieć. Właśnie takim tempem przepisywano. Chyba nie każda. Żadna literka nie może się stykać ze sobą. Jak tu brat zauważył, to już jest prawie kaligrafia po drodze. Dlatego ja też pozwoliłem sobie dzisiaj zaprosić moją córkę, która jest po szkole kaligrafii. I ona wam zrobi taki krótki kurs. Myślę, że to każdemu z nas się przyda, bo w dobie, kiedy jest bardzo dużo interlinearnych tekstów Starego Testamentu, przetłumaczonych właśnie z hebrajskiego też na polski, w pewnych wypadkach umiejętność odczytania tekstów hebrajskich naprawdę jest bardzo, bardzo pomocna. Wyobraźcie sobie, że to takim patykiem jest pisane, tak? Papirus.
Normalnie przy przepisywaniu tekstu, gdyby mu się tak zabrudziło to powiedzmy wydrapanie tego jest możliwe, takim prostym narzędziem jak żyletka. Natomiast gdyby takich miejsc tam zrobić 2-3, to musi ten tekst pisać od nowa. Gdyby litery się ze sobą połączyły, bo nie mogą być ze sobą połączone, musiałby tekst pisać od nowa. On tylko zapisuje cały alfabet. Zobaczymy na końcu, ile to trwa. Wisa do głowy. Każdy człowiek miał umiejętność pisania, tylko w wybraniu pisania. Każdy człowiek. To jest dla nich pisanie to jest. Zresztą myśmy to na pierwszych lekcjach już mówili, nie? Pismo zawsze przez wszystkie ludy na całym świecie było określane jako pochodzące od Boga. Czy to byli faraonowie, czy to były babilońskie pismo klinowe. Mówiliśmy o czasach przed potopem. Zresztą ja tutaj przynosiłem takie repliki tych klinowych tabliczek, które mówiły o tym, że Asurbanipal na przykład się chwali, że zna pismo jeszcze przed potopem. Są to informacje, które my dzisiaj możemy sobie przetwarzać. One wszystkie znajdują się w podręczniku. Natomiast nas interesuje umiejętność przepisania tekstu bez błędu i w jaki sposób można zdecydować, że tłumaczenie tekstu jest prawidłowe. Dopóki sami tego nie spróbujemy zrobić i nie zmierzymy się z takim testem, czy też z taką pracą tłumaczenia jakiegoś języka na inny język, to też pewne kwestie zostaną tylko w sferze naszych wyobrażeń. Po prostu musimy tego sami spróbować. Wtedy łatwiej się rozmawia. The difference between Sif Hit consists of two zines, one to this consists of kind of wav and zin. On teraz pokazuje różnicę między stylami pisma. Jest safardyjski, aszkenazyjski. No to wiele wyjaśnia. Tak. Wschodni i zachodni. Bez pytania. Nie potrafimy sobie postawić, co? No i ma łatwiej. Patykiem nie będziemy pisali. Można jeszcze piórami gęsimi. Tak. Jeżeli ktoś chce spróbować, to gęsie pióra też są, tylko musi sobie sam wystrzygać, tak? Znaleźć po drodze. Czy to idziesz na dole, się tam sobie nie tak rozwija? Bo on tam wcześniej tak samo napisał. Tak. Jak później teraz dostaniecie ściągnik. Nie będziemy się tak pastwić jak on, że jest pusta karka i trzeba samemu coś tworzyć, tylko po prostu będziemy mieli ściągnik. A ty said the letters used by Sephardim, Spanish Jews in Jews from Islamic countries. Teraz pokazuję ten drugi z tym pisma, ten odmienny, czy tam trzeci. Ale to jest jeszcze
się ogięsił. Nie, nie, nie. A to właśnie to chyba, nie? Letterhead, kiedy młodzień suffering in Israel, Sephardi suffering, write like this, like Ashkenazi head. But the original head is this. Also the letter Yud, the suffering today, read like Ashkenazim with this additional plus this Chubchev. It was the Ashkenazic rabbi whose name was Ben Kam, invented this Chubchev. And it's called Kotz Dere Ben Tam. This is the Sephardi script. To, co tam napisał ten skryba, te 22 litery, to jest podstawa. My wcześniej na ostatniej lekcji mówiliśmy, że podobieństwo między językami, które my dzisiaj nazywamy semickie, ma swoje rozpoznawalne znaki. Natomiast zadaliśmy sobie konkretne pytanie, czym się różni język hebrajski od aramejskiego? Kto może ma jakiś pomysł? Może wie. Który hebrajski? Czasem. Łukasz tam dodaje, że nie słyszy.
Kto ma jakiś pomysł? Czym się różni? Widzimy, że nie mamy czcionki, to nie skorzystamy z tego dzisiaj. Żeby wam łatwiej było z tym pisaniem, Marta przyniosła taką tablicę. Ona kredą wam będzie pisała, w jaki sposób prowadzić pióro. Bo nie wiem, czy to widać stamtąd, czy ja bym tego nie musiał wyżej podnieść. No. Na stówka. Jak to narzędzie działa. Jakby ktoś nie wiedział, tą stalówkę zamaczamy tylko stalówkę tej obsadki, czyli drewnianej części nie zamaczamy, bo to jest atramentu, więc to trzeba pilnować, żeby za głęboko podlikało, może nie gdyby wsadzić. No i teraz tak. Żeby napisać tak poprawnie proporcjonalną literę, to to się liczy tak, że tutaj akurat jest potrzebne 3 i 3 czwarte szerokości stalówki. Czyli jak mamy stalówkę, to robimy sobie taką miarę. 3 i 3 czwarte, no załóżmy, że coś takiego. I to jest, taką wysokość powinna mieć poprawna litera rozbudowa proporcjonalna. Teraz jak na przykład zaczynając od litery alef, tam jeszcze pisze, że trzeba trzymać stalówkę pod kątem 60 stopni, czyli w ten sposób. I tu mamy poprawnie zachowane proporcje literki hebrajskiej. Nie wiem, jak to trochę trudniej się pisze, ale... I teraz tak, ten moment, ta cienka kreska pisze się w taki sposób, że można zrobić tak, jak to się zrobi się ten moment, to wtedy tylko samym jakby kantem stalówki przeciąga się ten, bo to robi się taka plama atramentu i po prostu tym kantem można ten atrament tak przyciągnąć wtedy. I teraz jeszcze następna rzecz, jak na przykład są różne wzorniki takich alfabetów, czasami można spotkać takie szczałeczki, to się nazywa dukt i wtedy tam jest opisane, jakie ruchy są i to jest podnumerowane. Więc tutaj możemy po kolei poćwiczyć każdą literkę, w jaki sposób to idzie. To do roboty, ale... Zanim przejdziemy na przykład do literek, można jeszcze sobie poćwiczyć, bo właściwie powinno się pierwsze ćwiczenie dla ludzi, którzy pierwszy raz w ręce mają stalówkę, to po prostu
poćwiczyć sobie, żeby jakby poznać się z tym narzędziem, jak to działa, popróbować jakieś takie księżyce porobić. A na przykład taki ślaczek, jedna cienka, druga gruba, cienka, gruba. Może zróbmy tak i po prostu, nie wiem, jedną linijkę tam do góry tych kartek, poćwiczyć sobie, żeby zapoznać się z tym narzędziem, a za chwilę będziemy już literki ćwiczyć. Dlatego się spoczył jakąś szmastę. Jeszcze na tej stalówce jest taka metalowa blaszka i to jest właśnie zbędnik na to, żeby atrament na dużej wytrzymy wystarczał. I tą blaszką powinno się to do góry trzymać i całą powierzchnią stalówki naciskamy na papier. Komuś może brakuje jeszcze atramentu, bo tu mam jeszcze jeden. Przejdziemy do następnych liter. Sobie jeszcze raz narysuję. Następna litera B. Zaczynamy tak samo. Aha, jeszcze jest taka zasada, że ta wystająca taka część, ona może, ta cieniutka może wystawać ponad tą linię. I litery hebrajskie zawsze pisze się od góry. Dlatego też na tych oryginalnych, tutaj na tych skórach było widać, to po prostu wygląda jakby te litery były na sznurku powieszone i to jest takie, no, aż takie złudzenie, jakby to było na komputerze, było tylko napisane. Ważne też jest w hebrajskim, jeżeli na przykład, tak jak jest tutaj literka dalet, he i na przykład het, to jest duża różnica w tym, bo to są dwie różne literki, a różnią się tylko tym, że tutaj w he to się nie styka, a jakby to było het, to już jest zupełnie inna literka. Więc te takie małe szczegóły, to jest bardzo ważne. Tak samo jak na przykład tutaj literkę dalet, jest to zrobione w taki sposób i to nic nie wystaje. A znowu jakbym zrobiła tak, to już jest zupełnie inna literka, więc wszystkie szczegóły, wszystkie te takie ogonki, co tam jest, to trzeba na to zwracać uwagę. Więc tutaj dukt wygląda tak. Dalej, następna literka gimel. Thank you.
właśnie ważne to. To się robi, jak trzyma się końców, tą stalówkę pod kątem 60 stopni, to ten róg w dół powstanie właśnie taki cienki. Na tej skórze jest taka ciekawa rzecz. Czasami właśnie w takich manuskryptach można się spotkać, że jakaś literka jest bardzo przedłużona. Oni to robili po to, że, żeby zachować no, tak wizualne, tak ładnie to wyglądało, żeby to było idealnie proste, te kolumny. Nie z każdą literką można było tak zrobić, więc oni musieli już sami poprzez swoje doświadczenie w pisaniu, po prostu byli w stanie sobie to w głowie obliczyć, który wyraz im się zmieści, który nie. I tu na przykład widać, ta literka H jest tak przedłużona. A znowu te przerwy w tekście to się nazywa Sela. To jest ten wyraz, który jest w psalmach. To znaczyło, poczekaj i zastanów się, czy rozumiesz to, co już przeczytałeś. Tak a propos, to jest pierwsza z odpowiedzi na to pytanie, które zadałeś. Zadaj je głośno, bo to jest ważne pytanie. Ja Darkowi zadam pytanie o sens po prostu poznania tutaj pisowni i odczytywania hebrajskich tekstów w stosunku do głoszenia prostoty Ewangelii. Dziękuję. Bardzo proste pytanie i myślę, że wiele odpowiedzi pomoże nam no znaleźć rozwiązanie tego, nie? Zastanów się, czy zrozumiałeś to, co przeczytałeś. Chciałeś coś powiedzieć? Tak. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków rozróżnia dwie klasy ludzi. Tych, którzy są niemowlętami i oni nie potrzebują się tym zajmować. No bo po co zajmować się takimi rzeczami? Przecież Dorcas, która była wspaniałą osobą, nie była tej klasy, co Barnaba czy Apollos, który chciał tam dajcie mi tam zwoje, przywieź mi tam te zwoje, przywieź mi te pergaminy, przywieź mi tamto. Bo ta Dorcas naprawdę tym użyła rękawiczki, tamtym naszniki. I myślę, że tu natomiast w 14 wierszu tam powiedziane jest, a wy, którzy macie zmysły wyćwiczone, dzięki użytkowaniu. Co to znaczy? Rozum wyćwiczony. A co to znaczy rozum? No może nie miejsce i czas, żeby na to rozwiązywać, ale jest odpowiedź na to. A Biblia mówi, z powodu nieumiejętności lud mój wygładzony będzie. Jeżeli to jest jedna z form umiejętności, dlatego jest zasadne zajmować się wszystkim tym, o czym ja mówię. Dziękujemy. Tutaj napisałam właśnie taką problematyczną literkę, bo ona ma, normalnie pisze się, no ten ruch jest od dołu do, od góry do dołu, a tu jest tak zwany kontrruch. Trzeba go w ten sposób wykonać, żeby to dobrze wyszło.
Już teraz powiem, co to jest ten kontrruch? Ruch? To jest tak, bo normalnie trzyma od góry do dołu. To jest literka T. Ale żeby dobrze ona wyglądała, to trzeba to zrobić właśnie na odwrót, od dołu do góry. Drugą taką literką jest AIN. Ostatnio nie bardzo było gdzieś, bo była mokra ta łuka. Aha, ale to jest to samo co tu u góry, aha, tylko okay, po prostu okay, no, okay. Widać jak idzie ten ruch. Oraz literka AIN. Takiej orkiście się nie spodziewali, co? I znowu jak w szkole, nie po tylu latach. Co za tragedia. Ale powiem wam, że nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. No, zobaczymy to. Ktoś może z jakąś konkretną literą problem, to mogę to na tablicy pokazać, jak to się pisze. Cadyk jest taka problematyczna. A tam, gdzie jeszcze pisze na przykład mensofit, to znaczy, że po prostu to jest ta
literka o tym samym dźwięku, ale te sofit daje się na końcu wyrazu zawsze. Najtrudniejsza z tych wszystkich literek to jest literka Shin. Ją się pisze w ten sposób. Zaczynam od tego. Każda z nich ma swoją wartość. Właśnie to jest kolejna rzecz, że każda z liter ma swoją wartość cyfrową. Na przykład gdybyście sobie zadali trud i otworzyli interlinearny przekład i przeczytali na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i te 7 dni stworzenia, to zobaczycie, że każdy z wersetów ma 7 słów. I 7 razy 5 razy po 7 jest powtórzone imię Boże, 35 razy. Po prostu tam jest taka symetria, tak to jest napisane, że nie sposób tego nie zauważyć. Natomiast my tego często nie widzimy w przekładach. Ale kiedy się zerknie do interlinearu i czytasz poprzez zrozumienie tekst przełożony na nasz język i widzisz po prostu te literki i nawet jeżeli masz tylko takie podstawy, że umiesz je rozróżnić, to ty widzisz powtarzające się frazy i mówisz, kurczę, widzę więcej. I myśmy kiedyś na lekcjach tutaj robili przekłady Artura Sandauera. To był człowiek, który próbował hebrajski tekst przełożyć, ale żeby wysłyszeć też dźwięki, które znajdują się w tym źródłowym tekście. I kiedy on tłumaczył teksty na język polski, to robił takie zabawy słowne i nie nazywał tego swojego tekstu przekładem, tylko esejem. Bo bał się, że ktoś mu zarzuci, że to nie jest przekład i miałby rację, nie? Bo to nie jest dosłowny przekład. I on pisze tak.
a żonę nazwiesz Isza, Isz z męża została wzięta. Isz, Isza. My tego nie słyszymy, ale w tekście oryginalnym gdzieś to tam jest. I te zabawy, które on uskuteczniał poprzez oddawanie dźwięków, które normalnie Żyd słyszy, a my w przykładzie nawet na torturach nie usłyszymy, nie da się tego po prostu oddać w przykładzie. Trzeba zerknąć do tego tekstu oryginalnego, czy mieć takie podstawowe pojęcie o tym, że takie, a nie inne litery tam się znajdują, które wymawia się tak, a nie inaczej, i one są na przykład w powtarzających frazach wyartykułowane jeden werset po drugim. I nagle rzeczywiście zaczynamy się zastanawiać nad tym tekstem, co też autor chciał nam jeszcze powiedzieć poprzez to, że widzimy, że te frazy są tam kilka razy na przykład powtórzone. Mało tego, dźwięczność tego języka jest taka, że to jest tak jak z tymi naszymi wierszowankami takimi dziecięcymi, że one wpadają w ucho. Po prostu słuchanie, odczytanie tego tekstu powoduje, że się go zapamiętuje. Tam się uczy na pamięć. Tak? Wszystkiego się uczy na pamięć. Bereshit bara Elohim. To dźwięczy po prostu w uszach łatwiej niż w innych językach. Tak samo jest z angielskim tekstem, z polskim. Jeżeli odpowiednio dobierzemy słowa, to one po prostu od razu zostają w naszym umyśle. Kolejna litera. Jeszcze jako taka ciekawostka. Literka Jud, Jota, i to jest ta najmniejsza literka w alfabecie hebrajskim, o której mówił Pan Jezus, że ani jedna jota nie zostanie zmieniona. I on wtedy mówi właśnie o tej najmniejszej z całego alfabetu. A jota jest właśnie już kropka? Słucham? Nie. To jest no, literka J, nie? Po prostu. Jota jest... Jest też w greckim, jest też w greckim jota i to jest taka jota subskrypcją, czasami taki, taki mały, drobny dodateczek, na przykład przy Danilusie. No i to jest, no, okej, okay. Tak tłumaczą nasi jota w odniesieniu do tamtej joty, a jód musieliby... Ale przypadkiem w hebrajskim też to jest no nie, bo chodzi o to, że jeżeli mówię o prawie, no to na pewno prawo nie zostało napisane przede wszystkim po grecku. Ale jota nie oznacza kropki. No nie. Co, jaki stres dla ręki, nie? Jeszcze jedna taka ważna rzecz. Na przykład literka he, weźmy na przykład, ją się pisze w ten sposób. Jest ważne, żeby ta część wystawała z tego, to jest ważne. Bo na przykład literka resz, to jest jeden ruch ręką, to się pisze tak i tu nic nie wystaje. Więc to też, ten moment też jest ważny. A jak uzyskujesz to wystawanie w ręku? Co? Jak uzyskujesz to wystawanie w ręku? To jest taki ruch. Takie coś. I tutaj zaczynamy od tego liczby. W literce K na przykład jest też taki moment. Wcześniej kończymy to po to, żeby ta dolna, tutaj moment musi być tak jakby ścięty. Więc jeszcze raz tak. To jest taki ruch i taki.
ten taki pierwotny atrament to byłby z jakichś takich owoców drzewa, to były takie jakby orzeszki i w środku tam był z tego uzyskiwali właśnie czarny atrament. I tusz i atrament to też są dwie różne rzeczy. Tusz jest odporny na wodę, a atrament to gdyby się tylko, nie wiem, jakaś kropelka wody sobie wróci, to on się momentalnie rozmywa. To nie tusz, czy atrament? To się rozmywało, czy nie? Na wilgoć, to jeszcze przetrwało, tak? Oni do tego dodawali albo cukru, czegoś słodkiego, gumę arabską. Albo gumę arabską, która powodowała, że z tego się robiła taka kamienna skorupka. I przez to ona często odpryskiwała jako ten środek do malowania, ale to, co piła skóra, pozostawało. I dzięki temu my dzisiaj jesteśmy w stanie na przykład dojść do tego, czy ktoś teksturę poprawia. Ten ocisk skórze, ten pierwotny pozostawał zawsze, nie? Stąd też jak kiedyś ktoś wyskrobał skórę, żeby na niej napisać drugi raz, to dzisiaj pod odpowiednimi lampami można dojść do tego, co tam zostało wcześniej napisane i stąd nazwa palimpsest, czyli drugi raz zapisane, nie? I kupa jest takich tekstów, które są na przykład napisane po hebrajsku i na tym ktoś to zdał i napisał po grecku. Ale my dzisiaj jesteśmy w stanie odtworzyć oba teksty. A był też fałszerstwo. Znaczy, kwestia tylko przepisywania. Powiem tak, z fałszerstwem to jest tak, że trzeba do niego dostosować definicję. Bo czy ktoś celowo chciał zmienić tekst, tak? Czy tylko w wyniku tam przepisywania? Co nazwiemy fałszerstwem? Czy fałszerstwem nazwiemy to, że ktoś zapomniał napisać literki i zrobił adnotację na marginesie? Czy ten, który przepisywał i nie przepisał tej adnotacji na marginesie i przepisał bez tej literki? Sprawa jest płynna, nie? Ale dzięki temu, że mamy szereg różnych manuskryptów, które właśnie pokazują, że ktoś od kogoś kopiował, bo przepisał z tym samym błędem. Ja zresztą opowiadam taką anegdotę, jak moja córa pierwszy raz się uczyła kaligrafii i przyszła do mnie z tekstem zapisanym, bo była opowieść, tak, o dzielnej kobiecie, nie? I taka dumna, ile to pierwszy raz, kilkanaście godzin pisałaś, nie? No. A ja mówię, słuchaj, ale tu pomyliłaś ten zdania, nie? Tu brakuje zdania, nie? I ona patrzy, co teraz zrobić? Ja mówię, no musisz pisać jeszcze raz. I to jej przerażenie po prostu na twarzy, nie? Ale jak? No, no. Potem napisałam drugi raz i znowu przyniosłam to ci pokazać i się okazało, że to myślę z błąd ortograficznym. Ale nie, to za drugim razem pomyliłaś słowa, zmieniłaś. Aha. Za drugim razem słowa poprzemieniała, bo już po prostu była pewna, że to umie. Rutyna, tak? Się włączyła. Chcecie, za trzecim razem przyszła i mówi, teraz jest napisane tak, jak Żydzi. Policzyłam nawet litery. Słuchałam tego, puściła sobie to na MP3, nie? Wszystko robiłam tak, jak oni przepisują, jak skrybowie. Ale mówię, słuchaj, to jest błąd ortograficzny. Ona mówi, niemożliwe, przepisywałam z Biblii. Sprawdzamy w Biblii, a w Biblii był błąd ortograficzny. Przepisałam z błędem, Rzeźko, jest źle napisane. Rzeźko porusza ramionami, jest błędem w Biblii. I ona mówi, a jak w Biblii błąd? Mówię, dziecko, to jest błogosławieństwo, bo dzięki temu my wiemy, kto od kogo odpisywał. Bo to tak szło po prostu i stąd znamy całe rodziny tych tekstów, które zostały odpisane i przechodziły po różnych, chodziły po różnych krajach z miasta do miasta, nie? Widzimy, kto od kogo odpisywał, nową odpisywał albo z tymi adnotacjami na brzegach, albo po prostu z konkretnymi jakimiś błędami lub niedopiskami. I stąd też się stały, zostały nazwane takie szkoły, jak na przykład szkoła aleksandryjska i szkoła na przykład zachodnia, albo szkoła wschodnia. Ponieważ każda z nich miała swoją manierę. Na przykład szkoła aleksandryjska wszystko, co jest na marginesie, wywalała. Oczywiście to jest taki skrót myślowy, bo to nie zawsze tak było, ale generalnie się coś takiego da zauważyć. Bizantyjskie tego nie robiły. One były najdokładniejsze. One jak ktoś coś zapomniał, adnotację zrobił, to przepisało z adnotacją. Ale robiły znowu coś takiego, że jeżeli było na adnotacji, to następny kopista już to wsadzał, gdzie to miało być. No i znowu dla tych drugich to, a to już jest fałszerstwo. Bo już przepisał z marginesu niezawisle. I się zaczęła, można powiedzieć, dyskusja nad tym, kto dokonał lepszych przykładów, wierniejszych przykładów kopii. Czy też kopii, tak? Mamy tu kilka szkół,
I dokładnie tak jak z tym, co dzisiaj żeśmy oglądali na tym filmiku, każda z tych szkół miała swoją manierę. W pisaniu, czyli litery się różniły i dzięki temu my jesteśmy w stanie rozpoznać, kto odpisał i jaki to był, jaka to była część świata, gdzie to przepisywano. My na pierwszy rzut oka tego nie wiemy, ale dzięki temu, że na przykład wiemy, że jest, są takie litery safardyjskie, aszkenazyjskie i na czym polega różnica, sami jesteśmy w stanie do ręki wziąć taki test, powiedzieć, a tak, safardyjski, nie? A ten, o, a tu aszkenazy, nie? Już wiemy, bo kształt liter po prostu nam to podpowiada, nie? Tak samo było dokładnie z językiem greckim. Były pewne cechy językowe, które pomagały później w dalszym przepisywaniu, czy też w przekładaniu tekstów. Wszystkie literki, nikt nic nie mówi, że jakieś... I co, wszystkie litery już? Ja, no, to słuchajcie, ona jest do waszej dyspozycji, między wami teraz będzie chodzić, a ja proszę o włączenie tego świecidła. Za chwileczkę do tego nie zawsze. Idea jest taka. Ci Żydzi, tacy, którzy są bardzo, bardzo ortodoksyjni, wiedzą, że nadal należy pisać tylko i wyłącznie na skórze. Więc nie popiszesz długopisem. Ale żeby pisze list do żony, to bierzesz skórę. Nie, tu chodzi o święte teksty. Dla nich tekst święty to jest ten, który jest napisany w języku hebrajskim. Ten tekst, który ma poświadczone imię Boże, napisane w świętym języku. Tekst, który ma pochodzenie odprorockie, poświadczone przez tradycję. Szczerze mówiąc, to powiem wam, że ona uratowała mi życie, bo miałem na pendrive'ie przyniesione powerpointy, ale zapomniałem, że nie mam tu zainstalowanych hebrajskich czcionek. Mi się teksty wykrzaczyły. Ale dzięki temu, że wyście się nauczyli pisać niektórych liter po hebrajsku, ja sobie zainstalowałem czcionkę. Mamy 22 litery w języku hebrajskim. To jest werset z Ezechiela, 38 rozdział, 12 werset. Jeden z 26, który zawiera wszystkie litery alfabetu hebrajskiego. Jest 26 takich wersetów w Biblii. Kto przeczyta ten tekst? To za chwilę będziemy trzymali się produkowali. Kto ma Biblię, nie przeczyta. 38:12. Nie wiem, czy to jest Ezdrasza, czy Ezechiela. Musicie sprawdzić. Ezechiel. Aby brać łupy i granić, aby zwrócić swoją rękę przeciwko ruinom, które znowu są zamieszkane i przeciw ludowi zebranego spośród narodów, który zdobywa bydło i mienie, a mieszka w środku świata. No i taki sobie wersecik, który całą moc języka hebrajskiego przelał, by pokazać, że Bóg ma na ten temat inne zdanie. To jest jeden z tych wersecików, które zawierają to. Różnica między językiem aramejskim i hebrajskim. Może powiemy o podobieństwach, bo tak naprawdę trudno jest te dwa języki rozróżnić. My chcemy sobie na końcu tych lekcji odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Księga Daniela jest napisana trochę po hebrajsku, a trochę po aramejsku. I to nam posłuży odpowiedzeniem na kolejne pytanie, jak to jest z tymi przykładami, czy przykład jest dobry, czy niedobry, czy wolno przekładać, czy nie wolno przekładać, ponieważ są ludzie, którzy twierdzą, że nie powinno się przekładać tekstów, ponieważ nie da się przetłumaczyć tekstu oryginalnego na inny język. Takie włoskie przysłowie, to litory, każdy tłumacz, to zdrajca, ma nam
niejako przeszkodzić w tym, aby dojść do głównego przesłania i właściwego czytania tekstu. My się z tym nie zgadzamy i będziemy próbowali sobie to po kolei wyjaśniać i udowadniać. Tyle samo literek w języku aramejskim i hebrajskim. Takie same aspekty czasowe, czas dokonany i niedokonany. Rzeczowniki występują w liczbie pojedynczej, podwójnej i mnogiej. I w dwóch rodzajach, męskim i żeńskim. Czyli praktycznie bardzo dużo podobieństw. Tu mamy z Księgi Rodzaju 31 werset, 31 rozdział i 47 werset. Przykład takiego zdarzenia, kiedy Laban nadaje nazwę, ale jest też druga nazwa w języku aramejskim, czyli po syryjsku. Kto przeczyta ten werset? 31-47. Laban nazwał go Jagar Sacharuta, a Jakub nazwał go Galen. No i który z nich ma Laban? To jak to? Wolno tłumaczyć na inne języki, czy nie? To jest nie tylko wolne, ale to jest konieczność. Kiedy wstąpił Duch Święty na apostołów w Jerozolimie, to zaczęli mówić językami. O czym zaczęli mówić językami? A tamci z różnych stron świata przyjechali, prawda, i mówili, przecież oni gadają po naszemu, to są nasi chłopy, a przecież nie uczyli się. Czyli Pismo Święte nam jasno pokazuje, że bariera językowa nie jest zastrzeżona tylko do jednego świętego języka. Kto ma inne zdanie? Któż byś miał? Ja myślę, że ktoś by się znalazł. Że siwym włosem staniesz, tak. Można mówić ten, no to jest, byłem w Wrocław i Breslau, nie? Ja też byłem w Anglii i tak bym powiedział, że jest, mieszkam koło Wrocławia, to by nie zrozumieli. Jak wiem, że Breslau, to już... No, no Amerykanie jeszcze mówi nie Nowy Sącz, tylko New Sącz. No. I od razu rozumie, o co chodzi. On jest z New York, a ty jesteś z New Sącz. Myślę, że każdy kraj ma tą swoje nazwy. Nie? Bez przekładu ludzie by na Anglii nie mogli usłyszeć w wielu krajach, powiedzmy szczerze. Bo ilu jest zdolnych nauczyć się języka hebrajskiego i greckiego, żeby w oryginale czytać, nie? Słuchajcie, poznajemy pierwsze słowo w języku hebrajskim i samodzielnie spróbujemy napisać. Marta już wam pokazała, jak te dwie literki napisać. Jest to słowo L, czyli buma. Literka A, alef, to jest dziwna literka, bo jej się nie wymaga. Do niej się tylko otwiera usta. Jakbyś chciał powiedzieć A, ale nie gadasz A. Jeżeli wiesz, że masz powiedzieć A, to tam znajduje się taki system kropek, o którym sobie za chwilę też powiemy. On mówi, w jaki sposób to odczytać i że należy to czytać na przykład jako literkę A lub nie czytamy jej i wtedy ona jest niejako bezgłośna. Słowo Bóg. Jest to napisane w języku hebrajskim i to jest język starohebrajski, tak zwany paleohebrajski. Mamy dwa sposoby zapisu tego samego słowa. Spróbujcie sobie to zapisać. Pierwsze słowo w języku hebrajskim pisane przez was samodzielnie, tak jak każde dzieci, piszecie Bóg. Słuchajcie, zawsze to chciałem zrobić. Zawsze nauczycielka mi mówiła, ale was grolić, a teraz ja wolę zrobić. Po jakiemu ty na dole piszesz? Paleohebrajski, starohebrajski. Wykładowca potrafi napisać? Nie, ja się tylko mądrzę. Ja od tego mam córkę. Nią się chwalę, a ja się tylko mądrzę. Jeszcze mi się wyschnąć. Ah,
będziecie dzisiaj uwiedzeni. Dowiecie się, czemu to się nazywała ta drukarska sztuka czarną sztuką. Zabiegam w kopalni. Zabiegam w kopalni. Czyli pierwsze słowo w języku hebrajskim macie już ze sobą. Drugie słowo, Tora. No i tu się musimy już zastanowić nad przekładem. Co znaczy słowo Tora? Normalnie przekłada się to jako nauka lub prawo. Zakon. Niektórzy mówią zakon. Zakon i prawo w wielu wypadkach jest synonimem. Natomiast są tłumacze, którzy uważają, że to słowo nie należy tak tłumaczyć, ale należy je przetłumaczyć jako wskazówka i instrukcja. To są współczesne przekłady. To jest współczesna translatoryka. To jest dążenie do tego, aby słowo, które jest przekładane, było jak najbardziej zrozumiałe. Jest idea przekładania słowo za słowo, aby tekst źródłowy odpowiadał tekstowi przełożonemu tą samą ilością słów. Nie zawsze się tak da. Stąd też niektórzy tłumacze próbują dobrać najwłaściwsze słowo do tłumaczenia. Czasami trzeba użyć kilku słów, żeby przetłumaczyć jedno słowo w danym języku, ponieważ to też jest w tym języku tak zwany zlepek dwóch słów o różnych znaczeniach. Chociaż w języku hebrajskim nieprawdopodobna jest ilość słów, mała jest ilość słów zlepek. No, spróbujemy sobie to przybliżyć, ponieważ tam jest inny sposób tworzenia tych słów, jest rdzeń, na bazie którego tworzymy i do niego dodajemy kolejne. I to nie jest taki typowy zlepek słów, jak na przykład w niemieckim, nie? A ten stary hebrajski do kiedy umarł, albo został zostawiony? Na dwóch wcześniejszych lekcjach mówiliśmy o tym, jak powstawało pismo, że od pisma klinowego przechodziły teksty do 22-literowych i były zapisywane i pismem klinowym, i tym staro-paleo-hebrajskim językiem, i fenickim. Do tego, żeśmy doszli, analizując po prostu te wszystkie archeologiczne odkrycia, które znajdują się w tej książce, tutaj o nich jest napisane. Natomiast sposoby zapisywania i ewolucja zapisywania tych tekstów jest tam w takiej jednej tabelce, która pokazuje, jak od paleo-hebrajskiego przez fenicki przechodziło to do tego hebrajskiego, który dzisiaj jest przez nas znany, no i aż do tak zwanych liter kwadratowych, bo to jest zapisane literami tak zwanymi kwadratowymi. Jak tam Tora zapisane? Nie. Ale już. Drugie bardzo ważne słowo w języku hebrajskim, napisane przez was, dzieci. To sami już próbujcie przeczytać. A gdzie to widzicie? Szlom. Kropka jakaś jest, nie? No właśnie. I kreska. To jest to, o czym żeśmy wcześniej mówili i to, co jest zapisane w tych tekstach masoreckich. Mianowicie oni stworzyli taki system kropek i kreseczek, które pomogły w przekazie, jak należy tekst odczytać, jak intonować czytany tekst, jak wypowiadać.
dzięki temu zapamiętywanie tego tekstu stało się jeszcze łatwiejsze. Ponieważ mamy szereg podpowiedzi, które nam służą do tego, aby ten tekst pozostał w naszym umyśle. I bardzo ważna rzecz, taki tekst przepisywany przez takiego skrybę nie mógł być przepisywany na zasadzie patrzenia na literkę, tak jak myśmy to dzisiaj robili, tylko dany tekst, zanim miał być przepisany, musiał zostać nauczony na pamięć. I musiałeś go wypowiadać na głos, żeby go słyszeć. Wtedy nie popełniało się błędu. Czyli pisałeś bez samogłosek, ale wypowiadałeś samogłoskami. Musiałeś go mieć w umyśle, dopiero wtedy mogłeś patrzeć na, powiedzmy, kształt litery i pisać. To jeszcze jedno słowo i zrobimy sobie przerwę. Bo to jest bardzo trudne słowo. I to jest właśnie słowo zlepek, o którym mówiliśmy. Inne imię własne pojawia się w Biblii tylko w historii pierwszych rodziców. Nikt inny w Starym i Nowym Testamencie nie otrzyma takiego imienia. Nie nadaje się go również w judaizmie, co podkreśla jego szczególny charakter. Adam oznacza przede wszystkim człowiek, istota ludzka, ludzie, ludzkość. Tak jest to tłumaczone. Nie ma liczby mnogiej, ani formy żeńskiej. Czy dostrzegamy, jak wpływa to na zrozumienie tej historii, czy tej prehistorii biblijnej? Słowo Adam pochodzi od Adama, ziemia, gleba. Jest to taka gra słów. Same słowo dam znaczy krew. Czyli połączenia ziemi i krwi powstaje słowo Adam. My to tłumaczymy wzięty z ziemi, tak? Ale jest to połączenie dwóch hebrajskich słów. Adam i Adama. Krew i ziemia. Ciekawe, nie? No i tego nie da się przełożyć, nie wiedząc o tym. To jest kolejna odpowiedź na to, czy warto się w takie coś bawić, nie? Czy warto zwrócić się do tych tekstów oryginalnych, zerknąć na nie i zobaczyć, czy one czasami czegoś więcej nam nie mówią, niż przekład. Umiecie już napisać Bóg, umiecie napisać prawo i umiecie napisać i krew, i ziemia. I przy okazji nauczyliście się napisać, jak się pisze pierwsze imię pierwszego człowieka, Adam. Zrobimy sobie teraz krótką przerwę, a po przerwie przejdziemy do Szma Izrael, do najważniejszych słów, które są przyczepiane do dzisiejszego dnia do drzwi żydowskich rodzin. Kiedy wchodzimy, oni robią taki ruch i dotykają tych drzwi, kiedy to jest tam włożone w tak zwanych mezuzach. I to jest tekst. To jest tekst, który jest w umyśle każdego z nich. Krótka przerwa.